Piotr Gajek, witam serdecznie w kolejnym programie Gość Dnia. Dzisiaj z nami pan Józef Marciniszyn. Witamy serdecznie. Bardzo lubię. Panie Józefie, no, spotykamy się z wyjątkowej okazji. Jest pan dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lublinie, a teraz okazja jest wyjątkowa dla was przede wszystkim, żeby uczcić coś niezwykłego. No, nie zawsze kończy się 70 lat. Nie pan, ale akurat szkoła i możemy cieszyć się, że nie zapomnieliście o tym, żeby podkreślić to w wyjątkowy sposób. Na kilka sposobów tak naprawdę i o nich sobie dzisiaj powiemy. Jakie jest dla pana to 70 lat? Bo jest pan dyrektorem od jakiegoś czasu, ale no niecały ten rocznik, który można określić, myślę, że na wiele sposobów, na wiele sukcesów też tych uczniów, którzy do tej pory kończyli szkołę. No ja myślę, że warto powiedzieć, że to będzie święto i jakaś uczta dla prawie 13 tysięcy absolwentów, którzy w tym czasie ukończyli tą szkołę i blisko 500 nauczycieli, którzy w międzyczasie pracowali, pomnażając dorobek tej szkoły. Jest to pewnie warte, żeby taką rocznicę podsumować. Jest to jedna z najstarszych szkół w regionie, ale jedna jest też z lepszych, bo na Dolnym Śląsku zawsze się lokujemy wysoko w klasyfikacjach. W związku z tym no, warto to podkreślić na takie sposoby, jakie jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy kilka imprez, które są już praktycznie cykliczne i są pewną marką dla uczniów, ale warto by było też je pokazać miastu, dla środowiska, bo myślę, że wszyscy przechodząc koło tego budynku zastanawiają się, czy ta szkoła tak funkcjonuje, jak funkcjonowała, kiedy ja byłem uczniem, czy teraz z pozycji absolwenta już tam niejednokrotnie kilkudziesięciolecie minęło i jak to tam jest. Myślę, że taką okazję stworzymy 5 października, bo lecie, a więc to 70-lecie będzie obchodzone 5 października, to jest piątek. W tych głównych takich oficjalnych uroczystościach. Tak. Ja może przypomnę, bo większość interesujących się i tych, którzy się już zapisali na bal absolwenta, pewnie chcieliby potwierdzenia, to powiem, że zacznie się tą mszą w kościele Matki Bożej, bo to jest nasza parafia i tutaj zawsze takie większe rzeczy podkreślamy, o 10:30 rano. Później o 12:00 będzie akademia rocznicowa w auli, a jakże w naszej szkole, w naszym obiekcie. Jesteśmy do niego mocno przywiązani i myślę, że podołamy. A o 19:00 rozpocznie się bal absolwenta w RCS-ie. Ilość uczestników to zależy od państwa, od tych, którzy się zapiszecie. No, oczekiwania są duże, bo jak RCS, no to wydaje mi się, że spodziewacie się naprawdę dużych tłumów osób. To znaczy... Miło wspomniałem też szkołę, tak? To ja myślę, że to oprócz tego, że może dumnie brzmi bal, bo tak należy i pewnie rozpoczniemy polonezem, żeby wszystkim się przypomniały te studniówki i tak dalej, ale generalnie chodziło o to, aby się wszyscy mogli spotkać w jednym miejscu. I nawet jak tych uczestników się zgłosi, powiedzmy, no nie wiem, RCS zapewnia, że to może być nawet do 1000 osób, to nie zmartwiłbym się, chociaż to już będzie większe organizacyjne wyzwanie. Ale myślę, że to jest taki bal, który będzie trochę bardziej na luzie, trochę bardziej wspominkowy, taki jak bal absolwenta powinien być. Ludzie pewnie w rocznikach się zechcą zobaczyć. Zechcą zobaczyć profesorów, którzy jeszcze, że tak powiem, funkcjonują i na balu będą, a uczyli ich i są emerytami. I tych, którzy obecnie pracują, bo jest to całkiem pokaźna grupa i będzie można z nimi w jednym miejscu się spotkać. Porozmawiać z kolegami z rocznika, ale i tymi starszymi, i tymi młodszymi. Nie wiem, czy namówię pana Jana Kałaczka, absolwenta z 51 roku, więc pierwszego rocznika, który opuszczał tą szkołę, żeby był na balu. Na pewno będzie na akademii. To wiem i na pewno będzie gościem honorowym i nawet obiecał, że zabierze głos. Mówię to, jeżeli oglądać będzie ten program, to już jest pewne zobowiązanie, ale rozmawialiśmy o tym. No dobra, bo to jest dopiero jesień, natomiast nas też interesuje to, co wcześniej, a tutaj też dzieje się bardzo dużo. Zostawmy sobie ten smaczek, który wiąże się z tą koszulką, która jest przed panem na koniec, bo tutaj kilka słów na pewno trzeba będzie powiedzieć. Natomiast co jeszcze takiego ciekawego zostało przygotowane przez was, co jest wyjątkowe też w jakiś sposób dla miasta, nie tylko dla samej szkoły? No ja myślę, że to tak z obowiązku, że tak powiem, takiego gospodarza szkoły, muszę powiedzieć, że 30
maja będą dni otwarte, to dla tych, którzy chcą do szkoły przyjść, gimnazjalistów o 13:00, wtedy się szkoła wtedy zaprezentuje. Spotykamy się z kadrą, tak? Spotykamy się z możliwościami z przyszłymi szkoły, wychowawcami, propozycje. No będzie można po prostu każdego zapytać już o szczegóły. Parę niespodzianek będzie takich atrakcyjnych, więc zachęcam, nie będę ich zdradzał. Ale istotniejszą rzeczą, która będzie już wprowadzała nas w 70-lecie, w ten klimat, no to będzie trzeci bieg Kopernika, ale związany z 70-leciem. I to też wszystko przygotowane pod tą rocznicę. Tak. To jest... Nawet medal, który nawet dzisiaj medal. Pan z nami przyjdzie, może go do nas nawet przyjdzie. Zademonstruje. Każdy uczestnik taki medal otrzyma, pokaże z obu stron. I też koszulka, którą każdy uczestnik jak w pakiecie startowym otrzyma. No myślę, że choćby dla takiej pamiątki warto wystartować, zachęcam. Ilość miejsc w biegu jest ograniczona. Myślę, że podołamy grupie 500-osobowej. To i tak nie jest mała grupa. Nie jest mała grupa. Można się zainteresować. Ale co ważne, jeśli chodzi o biegaczy, że uczniowie startują za darmo, jeśli chodzi o tych, którzy uczęszczają. Natomiast można się zapisać nie będąc uczniem. To też jest bardzo ważne. Formuła jest otwarta, to jest właśnie dla miasta, środowiska. No chcemy jako szkoła z takim, że tak powiem, stażem, dorobkiem, nie tylko samą nauką stać, ale również jakimiś działaniami, które widać w mieście, a jednocześnie budynek jest położony w centrum miasta dosyć tak geograficznie dobrze, jeżeli chodzi o miasto. W związku z tym powiem, że bieg rozpocznie się pod budynkiem szkoły, jak poprzednie dwie edycje, ale zakończy się w tym roku w rynku, miasta. W sercu miasta. Jest taka możliwość, udało się to, że tak powiem, uzyskać, więc ja podwójnie z tego jestem zadowolony. No i też tam na mecie będą różnego rodzaju atrakcje, oprócz tych medali, tej koszulki i spotkanie z trenerem fitnessu, który pokaże, jak się rozgrzać, jak później zakończyć wysiłek odpowiednim. Co ważne, trasa sama przebiega przez 4 km. Tak. To też jest istotne dla tych, którzy będą startować, żeby wiedzieć, z jakim dystansem się zmierzyć. Natomiast pan mi poza anteną zdradził, że będzie taki uczestnik, który już kilka lat na karku ma. I taki człowiek też się zgłosił ponad 70 lat. Tak, 70. Ale biegnie. 71-letni. Mobilizacyjny dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy warto. I myślę, że nie będzie ostatni. Bardzo, że tak powiem, dobrą kondycję prezentował. Myślę, że jest osobą, która z kulturą fizyczną ma na co dzień do czynienia i myślę, że zmobilizowany, bo medal też widział, docenił jego wagę, nawet tą fizyczną. I z tym bardziej większą przyjemnością wystartuje, ale to nie będzie chyba jedyny 70-letni uczestnik. W ubiegłym roku mieliśmy takich uczestników więcej, a są też, przypuszczam, że będą też tacy uczestnicy zupełnie nawet z jednocyfrowym rocznikiem i w jednej cyfrze zawierającej się biegu. No tak, no bo tutaj mówiąc o uczniach, to warto wspomnieć, że to oferta też kierowana w formie biegu oczywiście do uczniów gimnazjalnych jeszcze i uczniów szkół podstawowych, więc i oni też bardzo mile widziani są na starcie, a później już na mecie. Oczywiście miejmy nadzieję, że tutaj też będą mieli okazję się popisać tą tężyzną fizyczną, która też przecież jest wymagana, żeby bieg ukończyć z dobrym wynikiem oczywiście. Tak. Jeśli chodzi o sam bieg, to on w jakiś wyjątkowy sposób też podkreśla tą wartość samej szkoły, czyli tą też część edukacyjną, ale pod kątem tego, że dbamy o siebie w całym ujęciu, nie tylko umysłowo, tak, ale fizycznie. Co jeszcze jest tutaj takiego wyjątkowego? Gdyby pan tak na to spojrzał, bo to 70 lat w ramach tego trzeciego biegu Kopernika jakoś zamyka się w też pewnie w wyjątkowych ramach dla pana. No, myślę, jeżeli tutaj już weszliśmy na tą niwę sportową, a to się fizycznie łączy, to powiem tak, no, 4 razy z rzędu wygraliśmy rywalizację szkół średnich w licealiadzie. No, to o czymś mówi, a rywali mamy niekiepskich, kilka szkół jest i trzeba im oddać, że też starają się. No, ale ja zawsze podkreślam, że wykształcenie to nie tylko sama nauka, to nie tylko sam sport, to nie tylko kultura, bo zaraz nawiążę do jeszcze jednego wydarzenia, które się
również nam pojawiło, ale ono się pojawiło tak nagle. Sportowy duch też tutaj jest zawarty. Też jest zawarty i to będą znowuż Young Americans przyjeżdża do nas i będzie 15-17 czerwca, to jest od piątku do niedzieli, a przypomnę, że chyba większość szkół tak ma, bo my na pewno do piątku, do 15 wystawiamy oceny, więc tak naprawdę będzie fajne wejście w wakacje. Oni będą już 10 raz u nas, więc to na pewno jest dla wielu osób znane, a powiem więcej. Bonus jest taki, że jest to za darmo dla wszystkich uczestników, nie tylko naszych uczniów. Też ilość miejsc jest ograniczona, ale to paręset osób będzie mogło w tym wziąć udział i myślę, że wiele osób się z tego ucieszyło, bo mamy te sygnały już od wczoraj. A sytuacja się wydarzyła wczoraj. Po prostu z trasy Young Americans wypadła inna szkoła i myśmy to po prostu zręcznie podjęli. Mówiąc o sukcesach, warto wspomnieć też o tych olimpijskich sukcesach, jeśli chodzi o naukę, bo to też przecież nie możemy od tego uciec, skoro mówimy o szkole. Mam nadzieję, że ta młodsza część widowni, jeśli chodzi o telewizję regionalną, się nie umęczy za bardzo, bo wakacje już pewnie czują. Ale o tych sukcesach warto mówić, bo są wyjątkowe w skali kraju też często. Jak to wygląda u was? Bo tutaj pojawił się taki element, o którym musimy wspomnieć zdecydowanie. Kalendarium będę rozwijał, więc narasta, do wakacji się zbliżamy. 20 czerwca pojedziemy z uczniami, którzy w projektach zwolnieni z teorii brali udział. Być może będą jakieś srebrne wilki, ale w tym roku być może szkoła, no, nie wiem, czy utrzyma pozycję, bo z 16 roku jesteśmy na pierwszej pozycji w kraju, na 1100 szkół, które wystartowały w tych projektach. Mam nadzieję, że będziemy na doczesnym miejscu i to właśnie 20 czerwca w Warszawie będzie wręczenie nagród i tym zespołom, które osiągną srebrne wilki, i wyróżnionym szkołom. Liczę na miejsce jakieś, które da wyróżnienie. I będzie to wręczane przez samą panią minister edukacji, panią Annę Zaleską, więc mam nadzieję, że będzie to na odpowiedniej rangi wydarzenia. A jednocześnie to jest też rzecz, która się dzieje poza programowo. Jest to wprawdzie związane z przedmiotem podstawy przedsiębiorczości, ale generalnie to jest praca uczniów, tak? Ich umiejętność znalezienia określonych, że tak powiem, nisz społecznych i wprawianiu się w pozyskiwaniu środków, rozpropagowywaniu różnych, że tak powiem, idei. Pewnie część z Państwa spotykała młodych ludzi w mieście, którzy tam przeprowadzali wywiady, robili jakieś różnego rodzaju działania, które teraz będą właśnie podsumowane i tu liczę na wysokie miejsce. A pomijam, że przed chwileczką właściwie, bo w poniedziałek skończyliśmy egzamin maturalny. Też liczę na to, że 3 lipca, bo wtedy będzie ogłoszony wynik, okaże się, że wszyscy zdali. Myślę, że za młodych ludzi warto trzymać kciuki w tej kwestii. Tak. Zwłaszcza, że zawsze stres jest, kiedy zaczynają kwitnąć te kasztany i młodzi ludzie ruszają na te egzaminy. Natomiast skoro pan wspomniał o rozwijanym kalendarium, to co jeszcze się tam pojawiło w ramach tych elementów, na które warto zwrócić uwagę? W kolejnej, że tak powiem, odsłonie to już będzie niestety, czy stety, wakacje. Ja myślę, że skoro taką pętlą może wrócimy do lecia, to jeszcze przypomnę, że szkoła nam pięknieje, parę projektów takich technicznych zostanie dokończonych i to dzięki przychylności władz i jakby hojności dokończymy parę rzeczy z ogrodzeniem włącznie. Szkoła będzie wyglądała jeszcze ładniej. Jak Państwo będziecie przez ten park przechodzić, to... To szkoda, że nie wtedy macie dni otwarte, jak już po tych wszystkich to się wszystko, dodatkach. To się wszystko dzieje w czasie, nie da się wszystkiego naraz, ale myślę, że celujemy... Ale miło będzie wejść wtedy 1 września do szkoły. To już pomijam, że szkoła zawsze jest otwarta na wszystkich absolwentów, na wszystkich mieszkańców Lubina, nie tylko absolwentów naszego liceum. Można wejść, można pooglądać wystawy choćby olimpijczyków, które są od zawsze i co roku uzupełniane i w tym roku kolejny olimpijczyk centralny, to z ekologii się taka właściwie uczennica pojawiła, więc co roku coś tam dokładamy, jakąś cegiełkę, można się z tym zapoznać na bieżąco, to jest na korytarzach eksponowane. Zachęcam, myślę, że każdy mieszkaniec być może będzie
że tak powiem, zainteresowane, jednocześnie mile widziane u nas w szkole. Myślę, że warto być dumnym z tego, że kolejna szkoła może dopisywać sobie sukcesy z roku na rok, które no, są chlubą, jakby nie było. Można być z tego dumnym, jako mieszkańc ogólnie miasta. Jasne. Myślę, że tu postawimy kropkę. Każdy sobie będzie mógł na spokojnie też przetrawić całą tą tematykę, która została poruszona, a zachęcamy też do tego, żeby odwiedzić stronę internetową. Tam jest, wracając na przykład do trzeciego biegu, również odnośnik do tego, gdzie można się zarejestrować, żeby się zapisać. Wszystkie te niezbędne informacje, godzina po godzinie, jak to mniej więcej się odbywa w ramach tego, co jest zaplanowane na ten czas. I to już jest 9 czerwca, przypomnijmy, tak na koniec, więc wtedy zapraszamy też serdecznie. Strona szkoły, Facebook szkolny. Tam wszystkie informacje dotyczące i tych rocznic, i tych wydarzeń, o których tutaj tak pokrótce, że tak powiem, przekazałem informacje. One można tam, można je tam pogłębić i jeszcze usystematyzować. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dzisiaj dyrektor szkoły pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lubinie. Dziękuję bardzo.